ktoś sobie zapisał koszulkę numer L. W tym roku już będzie trzecia edycja Wolszyńskiej Dziesiątki, czyli biegu na 10 km ulicami miasta Wolszyna. Od początku spotkanie to impreza, ta biegowa jest organizowana przez samorząd powiatu wolszyńskiego, przez wiele osób, które od początku z nami współpracują, a od tego roku, z czego się bardzo cieszę, włączył się również w organizację tego Wolszyński Klub Biegowy. 3, 2, 1 i strzałem z pistoletu startowego. Jest to rzeczywiście jedna z większych imprez. Ilość uczestników systematycznie w ciągu kolejnych edycji wzrastała. W tym roku ograniczyliśmy tę liczbę do 1000 osób. I mogę tylko powiedzieć, że po zamknięciu listy już mieliśmy około 200-300 telefonów osób, czy można to rozszerzyć. Ze względu na bezpieczeństwo i wymogi, jakie taka impreza musi spełniać, w tym roku na pewno będzie to ograniczone do 1000 osób w głównym biegu, czyli w Wolszyńskiej Dziesiątce. Natomiast dodatkową atrakcją, co już wspomniałem wcześniej, jest fakt, że Wolszyński Klub Biegowy zaproponował nam bieg dodatkowy, albo biegi dodatkowe w kategoriach dziecięcych, ponieważ odbywa się ten bieg 1 czerwca. Po raz pierwszy w tym roku Wolszyński Klub Biegowy organizuje pierwszy bieg dla dzieci. Jest to bieg młodego maratończyka. Jest kilka kategorii. Są to najmłodsze dzieci przedszkolne, rocznik 2008 i młodsi. I potem w każdej poszczególnym roku 2007, 6, 5, aż do tych najstarszych. To jest ostatnia kategoria, 9, 1998 do 2000. To są najstarsze dzieci i każda z tych kategorii biegnie inny dystans. Lista jeszcze nie jest zamknięta. Na tą chwilę mamy około 220 dzieci zapisanych. Limit, jaki i my planujemy, to jest 450. Dla każdego dziecka, które przekroczy linię mety, przewidziany jest oczywiście medal pamiątkowy z okazji tego biegu, taki skromny poczęstunek. No a dla pierwszych trzech osób w poszczególnych kategoriach, oddzielnie dla dziewczynek i dla chłopców, przewidziane są dyplomy i puchary. Trasa się nie zmieniła. Trasa Wolszyńskiej Dziesiątki jest od 3 lat taka sama. Mamy atest, biegnie ulica i miasta, 2 pętle. Biuro zawodu w Miejskiej Sali Sportowej Świtezianka od godziny 8 do 12.30. O godzinie 13.30 startujemy z ulicy Poniatowskiego. Osoby zainteresowane, wszystkie informacje znajdą na stronie internetowej biegu www.bieg.powiatwolszyn.pl. Ze strony naszej tutaj organizatorów i wszystkich uczestników Najrady taka gorąca prośba, aby w maksymalny sposób ograniczyć parkowanie samochodów i poruszanie się samochodami właśnie w tym czasie między godziną 11 a godziną 15 po głównych ulicach miasta, czyli mam tu na myśli ulicę Poniatowskiego, 5 stycznia, Kościelną, ulicę Poznańską w kierunku naszej pływalni, bo tam mniej więcej tymi trasami będzie przebiegał ten bieg i później są z tego tytułu niepotrzebne maleńkie zgrzyty, ale myślę, że wyrozumiałość naszych mieszkańców w tej materii będzie duża i o to bym gorąco apelował, życząc jednocześnie dobrej pogody, zapraszając oczywiście wszystkich na start, na trasę biegu, aby wspólnie z uczestnikami tego biegu przeżyć kolejną przygodę sportową w Wolsztynie.